Witajcie goście i widzowie mili, coście się tu dzisiaj licznie zgromadzili. Chciałbym, by to spotkanie w pamięci wam zostało, by wielkanocne zwyczaje przypomnieć wam dało. Wielkanoc to najradośniejsze święto, zarówno w kościelnym roku liturgicznym, jak i w obrzędowym kalendarzu polskim. W 325 roku Sobór w Nicei postanowił, że Wielkanoc należy obchodzić po pierwszej wiosennej pełni księżyca. Są to święta ruchome i przypadają pomiędzy 21 marca a 25 kwietnia. Święta wielkanocne poprzedza Wielki Post, który obowiązuje od Środy Popielcowej do Wielkiej Niedzieli. Przygotowania do świąt nasilały się od Niedzieli Palmowej, która była wstępem do Wielkiego Tygodnia. Bielono izby i obejścia, wietrzono pościele i krzątano się wokół jadła na wielkanocny stół. Dzisiaj przedstawimy wam tradycje związane z Wielkim Tygodniem. Te zapomniane, nieznane i te, które jeszcze dziś są obchodzone. Posłuchajcie. Myślałby kto, zima cały rok nie puści, wieki potrzyma. A tu proszę, puk, puk, wiosna jak zielony puch, a z wiosną niedziela palmowa. Już panny skręcają kwiatuszki z pipuły, zielone listeczki, pewnie z tego wyjdą piękne palemeczki. Palma bije, nie zabije, za 6 dni, za 6 nocy, doczekamy Wielkiej Nocy. Wielkanoc, Wielkanoc, wielka radość w sercu, gdy chodzisz po świecie, w kwitnącym kobiercu. Na stole pisanki tęczą malowane, wśród zieleni trawy cukrowy baranek. W bazie wazoniku ciasta i wędliny, Wielkanoc i wielkie spotkanie rodziny. Zniosła mi kura jajek 6. Pytam więc kury, czy mogę zjeść? Ko, 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 ani sadzonych, ani na twardo, i jajecznicy nie, i na miękko nie, nie dam, choćbym miała pęknąć. Więc pytam grzecznie kury, czy mogę te jaja utrzeć na kogel mogel? Spojrzała na mnie jak na osła i zagdakała, wielce wyniosła, że ko, 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 jaja na pisanki zniosłam. My też na lekcji pisanki robimy. Włożymy je do koszyka i stół ustroimy. A skąd tradycja pisania jajek? Ze starych wierzeń, tak mi się zdaje, jajko magiczną rolę pełniło. Życie się z niego bowiem rodziło. Symbolem mocy jest w wierzeniach, ziemię pobudza do rodzenia, jest znakiem nowego życia, przypomina nam, że Chrystus zmartwychwstał. Tradycja malowania z Wielkanocą też jest powiązana. W niedzielę wielkanocną święta Magdalena szła odwiedzić grób Zbawiciela. Nagle na drodze spotkała zmartwychwstałego Chrystusa. Bardzo się uradowała i spostrzegła ze zdziwieniem, że z radości jajka w jej koszu przybrały kolor czerwieni. Tak legenda stara głosi. Na pamiątkę tego wydarzenia malujemy odtąd jajka i nosimy do święcenia. Pisanki to zwyczaj wspaniały. Kiedyś panny chłopcom pisanki dawały. Pisanki znane były w Polsce już w X wieku. Nazywano je pisami, pisemkami, pisankami, malowankami, czarnkami, kraskami, kraszankami i rysowankami. W dawnych czasach wierzono, że pisanka przechowywana w domu przynosi szczęście. Chroni dom od nieszczęść i klęsk przyrody. Im starsza pisanka, tym silniejsze jej działanie. Wierzono, że jajko rzucone w płomień ugasi pożar. Umieszczone w oknie uchroni od pioruna. Natomiast umycie się w wodzie z naczynia, na dnie którego leżała pisanka, zapewni zdrowie, urodę i szczęście. Siokury, jeszcze na wasz czas! Dopiero w poniedziałek rano, na samiuszkie święta, oj, wysadzi biała kokosz żółciutkie kurczęta.
Najpierw trzeba zamieść nasze podwóreczko, umyć okna czyściutką ściereczką, poduszeczki oblec białymi poszwami i ozdobić sufit ciętymi bibułami. Jeszcze tylko z wycinane kolorowe wzory zrobić, kukucikami, ptaszkami ściany przyozdobić, a potem jazda malować pisanki na sposobów wiele, aby się nikt nie stydził z koszyczkiem w kościele. Posłuchajcie tylko, ile było krzyku, gdy się pokłóciły zwierzęta w koszyku. Malutkie kurczątko, bielutki baranek, brązowy zajączek i kilka pisanek. Żółciutkie kurczątko macha skrzydełkami. Jestem najpiękniejszy, żółty jak salami. Mam czerwony dziobek i czerwone nóżki. Falujące piórka, tak jak u kaczuszki. Co powiadasz? Dziwi się baranek. Brązowy zajączek śmieje się w koło. Ha, ha, ha! Jestem szczekolatem. Opowiada w koło. Właśnie mnie najbardziej uwielbiają dzieci, gdy na sam mój widok dzieciom ślinka leci. Dlaczego ta głośna tłuca się zwierzątka? Dziwi się pisanka zielona jak łąka, dziwią się pisanki żółte i czerwone, brązowe, różowe, szare, posrebrzone. Przepasane tęczą, wesołego.
Wielkanoc, wielka radość w sercu. Niech wszyscy śpiewają, tańcują i śmigusa, dingusa wyczekują. Wielkanocny poniedziałek, stary zwyczaj każe oblewać się wzajemnie wodą. Wołać przy tym: śmigus, dingus! Dziś wystarczy, by zachować zwyczaj, buteleczka zwykłej wody. Ale kiedyś, w lany poniedziałek, zdarzały się i całe wiadra. Ludzie śmiali się i bawili. Dawniej, a w niektórych regionach Polski, jeszcze i dziś, w drugi dzień świąt, chodzono z kurkiem po dingusie. Obrzęd ten miał zapewnić odwiedzanym rodzinom zdrowie i pomyślność. Niekiedy kurkiem był żywy kogut nakarmionym ziarnem umoczonym w spirytusie, dzięki czemu był spokojny, ale głośno piał. Z czasem zastąpiono go ptakiem wypchanym, ulepionym z gliny, upieczonym z ciasta albo wyciętym z deski i umocowanym na przyozdobionym i pomalowanym na czerwono wózku dingusowym. Kogut w wielu kulturach jest symbolem słońca, męskości i sił witalnych. Łączono go także z bóstwami urodzaju. Śmigus dingus, śmigus dingus, staropolskim obyczajem. Wielkanocny poniedziałek oblewamy się nawzajem. Psik, krzyk, cała wieś tu biegnie. Wiadra, miski, konwie i dzbanek. Któż się dzisiaj wody zlęknie? Chyba tylko ten stukru baranek. Wie o tym i Tomek i Ewa, że śmigu się wszystkich oblewa. Ale czy trzeba Pawełka oblewać z pełnego kubełka? Wystarczy małym kubeczkiem dla żartu, dla śmiechu troszeczkę. Bo może wiatr chmurkę przywlec i wszystkich was deszczem poleje. Śmigus, śmigus, dingus.
tydzień. Serca nam odmienia ciszą i powagą, pełną zamyślenia. Czas smutku, lecz i radość, bo niedługo po nim Wielkanoc rozśpiewa zmartwychwstania dzwony. Kochani goście, patrzcie, ile na stole leży pisanek. Każda ma oczy malowane, naklejane, każda ma uśmiech kolorowy i leży na stole grzecznie, by się nie potuć przypadkiem w dzień świąteczny. Ale pamiętajcie, pisanki nie są do jedzenia. Z pisanek się wyklują świąteczne życzenia. Dzieci, bardzo prosimy o pozostanie. Zrobimy zdjęcie pamiątkowe do prasy i mediów lokalnych. Byłem na wielu tego typu występach. Jednak najchętniej podsumowałbym w ten sposób. Gdybym miał czapkę, to bym ją chyba zdjął. Gratuluję serdecznie, gratuluję wszystkim tym, którzy występowali tutaj na scenie. Ja chciałbym w imieniu władz naszej gminy podziękować dzieciom ze szkoły podstawowej za piękne przedstawienie, paniom, które wspólnie z nimi przygotowały dzisiejszy program. Wielkie brawa dla dzieci. Słodkości macie co nie miara.